Młodzież zapobiega pożarom. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom. Konkurs co roku odbywa się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Zwycięzcy eliminacji będą mogli spróbować swoich szans w konkursie wojewódzkim. Dzień dobry, serdecznie witam uczestników powiatowego turnieju wiedzy pożarnej, opiekunów. Pozwólcie, że przywitam znamienitych gości. Witam panią starostę Małgorzatę Krzyszkowską. Witam panią burmistrz Ewę Kozębek, witam miasta. Witam gospodarza miejsca, panią dyrektor Marię Dżerykę. Witam funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie druha Stanisława Szmajdzińskiego, przedstawiciela Komisji Bezpieczeństwa. Witam serdecznie klasę na profilu pożarniczym razem z opiekunem panem Piotrem Rybakiem. Tradycja tych konkursów. Witam również media, które jak co roku uczestniczą w tym turnieju. Myślę, zwracając się do uczestników, że podtrzymacie wysoki poziom tego turnieju i dostaniecie się do eliminacji wojewódzkich i tego wam życzę. Zarazem życząc połamania długopisów, jak ktoś piórem pisze, to pióra niech połamie, a później miękkiego języka na tych eliminacjach ustnych. Życzę wszystkiego dobrego i uważam turniej za otwarty. W ramach uzupełnienia, nie ma wójta gminy Patryka Strausa, bo jest chory, i nie ma prezesa Jana Kasprzyka, bo musiał wyjechać pilnie do Wrocławia, do zarządu. Także Kaźwali przeprosić, po prostu ich tutaj dzisiaj nie będzie. Oczywiście jeszcze jest z nami tutaj druh Zdzisław Cebula, komendant zarządu publicznego, to zawsze mam sprzęt na ustne odpowiedzi. Także chciałbym oddać głos tutaj teraz panom ze Straży Pożarnej, niech dalej. Dzień dobry. Witamy na tegorocznym turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom. Piękny, szczytny cel. Rozpoczynamy standardowo część teoretyczna i część ustna. Część teoretyczna, będziemy wypełniać karty odpowiedzi. Testy dostaniecie tylko do wglądu, tak prawdę mówiąc, całą odpowiedź, jak co roku zaznaczamy na kartach odpowiedzi. Nam jest potem łatwiej to sprawdzać. Najlepsi przejdą do części ustnej i tam się spotkamy. Mamy tylko tą salę do dyspozycji, tak? No to tak, za chwilę się naradzimy, jak będziemy tutaj nadzorować przebieg tych prac. Dobrze, więc ustalamy od razu. Tutaj szkoły podstawowe i gimnazjum zostają tutaj. Natomiast te ponadgimnazjalne przejdą do innej sali. I osoby, które tak prawdę mówiąc są gośćmi tutaj i osobami, które mogą w jakikolwiek sposób pomagać, podpowiadać, to bardzo byśmy prosili o opuszczenie sali. Niech każdy ma równe szanse, zawsze o to dbamy. Także jeszcze raz, podstawówka i gimnazjum zostaje, średnia, ponadgimnazjalna wychodzi do innej sali. I teraz tak, nie ruszamy się na razie, jeżeli jesteśmy wspólnie, to jeszcze tak. Z reguły dajemy wam czas do napisania, jest to 45 minut, tak? Test ma 30 pytań, więc 45 minut to jest adekwatny czas do tego, aby ten test uzupełnić, aczkolwiek z tego, co znamy i z doświadczeń, piszecie go bardzo szybko. Ogólnie jest 45 minut. Czy jeszcze z gości może zaproszony, kto chce zabrać głos? Nie ma. Dalej resztę nic nie wypełniamy, jeżeli ktoś jest NTP,
OSP to wpisuje do POSP z jakiej miejscowości, dobra? To jeszcze nie ma? Jeszcze tam nie mamy, tak? Celem turnieju jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznego spędzania czasu czy wiadomości pożarniczych, czyli temat ogólnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Tutaj dzisiaj widzimy młodzież z całego powiatu kamiennogórskiego, wszystkie gminy. No, starają się te testy napisać. Oni już nawet w szkołach się przygotowywali do tych testów. Tak, oczywiście to jest co roku, jest, odbywa się cyklicznie. Od iluś lat, około 40 prawie lat się odbywa w całej Polsce ten turniej. My tutaj mamy możliwość, że zapoznania się w internecie, czy w straży pożarnej, czy w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, można się dowiedzieć o tematy, można znaleźć materiały, gdzie po prostu się można przygotować do tego. Powiedzmy, że najpierw piszemy, a później jest praktyczne, tak? Tak, teraz piszą test, tam jest 25 pytań do 30 pytań. Następnie po testach jest eliminacja, czyli 5 najlepszych z testów będą odpowiadać ustnie i z teorii praktycznie. Macie jakieś nagrody? Nagrody, tak. Nagrody w tym roku ufundował Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, tak. Komu by jeszcze należało podziękować przy takiej współpracy? No, dziękujemy dyrekcji, oczywiście dyrekcji tutejszej szkoły, która udostępniła dzisiaj salę, przygotowała wszystkie miejsca do pisania, do przeprowadzenia tego konkursu. Tutaj widzę też jeszcze Państwowa Straż Pożarna też się w to angażuje. Tak, my tutaj mamy za zadanie, my przygotowujemy praktycznie wszystko tutaj od uczestników, od miejsca, to wszystko, nagród, a Państwowa Straż przygotowuje pytania, które jest jako komisja jury, jest, która ocenia te wszystkie prace. My tylko przygotowujemy tutaj tak praktycznie z tych stron. I też pokażą taki lekki pokaz sprzętu. Tak, będzie w przerwie między ustnymi a pisemnymi będzie przerwa, więc w tym czasie podjedzie tu jednostka Państwowej Straży z pokazem sprzętu. No jak panowie testy wypadły? Bardzo dobrze. Tak, napisaliście wszystko? Tak. 25 tak było? 30. 30 pytań. 30. No a tak jak jedno pytanie, to jak brzmiało, tak jakbym chciał? Takie pierwsze, lepsze. Jakie są grupy pożarów? Aha. Jakie są grupy pożarów, tak? I co, podoba się? Chcesz być strażakiem? No pewnie. Tak, no dobra. Właśnie.
Tak jest, a jaka długość? No plus minus pół metra, ale jest dopuszczalne. Tak, to jest odcinek 252. Służy do budowania linii jakiej? Pięknie. Super, widzę, kolega tu był uczony, ja tak nie wiem. Chyba będzie pierwsze miejsce dzisiaj, nie? Szkoły podstawowe, pierwsze miejsce Szymon Sopata, drugie miejsce Kamil Król, trzecie miejsce Piotr Mokrzycki. Gimnazja, pierwsze miejsce Kamil Srok, drugie miejsce Roxana Kuk, trzecie miejsce Mateusz Schabiński. Szkoły ponadpodstawowe, pierwsze miejsce Dawid Wodziak, drugie miejsce Dawid Michalik, trzecie miejsce Arkadiusz Ochmański.